Witam kolegów hodowców. Dziś nietypowy filmik, bo akurat ja pokazuję wszystko, co się w mojej hodowli dzieje, więc dziś firma, z którą współpracuję, firma TJW, ogłosiła konkurs na zdjęcie, na lajki i też chcę wziąć z nim udział w tym konkursie. Dlatego chcę tu przygotować ładne zdjęcie, takie co się kolegom hodowcom spodoba, interesujące. No i tu właśnie przygotowuję to zdjęcie. Przy okazji moja prośba, aby w linku tutaj w opisie dam link do zdjęcia. Nie wiem, czy mi się to uda zamieścić. W każdym razie na Facebooku proszę szukać na mojej stronie zdjęcia. I mam prośbę. Jak się da, to tutaj dam na filmie, może na filmie pójdzie kliknąć, chyba są takie możliwości techniczne, albo na Facebooku szukać, albo w opisie tu tego filmiku, gdzie się da, to po prostu gdzie mi się uda, to linki powrzucam i po prostu zalajkujcie, jak się podoba, dajcie łapkę w górę, no bo startuję w konkursie, że może z nadzieją konkurs da się wygrać, także tutaj przygotowuję zdjęcie i proszę, głosujcie na moje zdjęcie, które startuje w konkursie firmy TJW. Fajna firma, ma fajne preparaty, polecam, stosuję je, zresztą pokazuję to na moich filmikach, co i jak, wiadomo, nie tylko te, też inne, ale dużą bazą właśnie mojej hodowli są te preparaty. Teraz jakby w okresie rozpłodowym i później w lotach będą mocno wykorzystywane, więc będę to wszystko pokazywał, więc zapraszam tutaj do udziału w konkursie. Tematyką konkursu jest zdjęcie środka preparatu jakiegoś z firmy TJW w gołębniku. Oj, tak tu sobie wymyśliłem, że a na razie mi się ostrość nie chce złapać i ciekawe, czy moje gołąbki będą chciały ze mną współpracować. O, może uda się. No jak mówię, jedyna okazja, kiedy jestem też w dzień przy gołębiach i mogę coś zrobić. Więc jakby macie tutaj na żywo, jak jest tworzone zdjęcie. Tamta zielona to jest cena. Te produkty kupuję u Przemka. On jest takim generalnym dystrybutorem. Przeremek Klimczak, sklep Defele. Nadal się ostrość nie łapie. Nie wiem, co to jest. Ciemno się już robi. Może tak będzie lepiej. Przy okazji zarekomenduję wam ten produkt. Jest to TJW Pro Immuno, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, preparat taki prebiotyczny, naturalna budowa odporności. Naprawdę polecam ten preparat, uważam, że jest super, niszczy też grzyby, więc ten preparat no bardzo chętnie używam na moim gołębniku. No a teraz biały chce współpracować, a płowy jakby tak, o, może uda się zrobić jakieś fajne zdjęcie do konkursu. No chodź tu płowy, chodź. No nawet co moje gwiazdy. Jakby się tak jeszcze obrócił ładnie. Coś z ostrością się dziwnie dzieje. Także zdjęcie. Produkt jest otwarty, bo go używam. No, chodź tu. A także taka zabawa trochę. Oprzę tutaj bliżej. Tak to wygląda przez wolierkę. Mój byczek.
gdybyś się tak obrócił bokiem. Komu teraz wytłumaczę, że się ma obrócić? No teraz z kolei biały nie współpracuje. Tam się gdzieś schował. Kilka zdjęć tu się udało zrobić. Zobaczymy, czy coś fajnego się uda z tego wybrać. Szczerze, jest dzisiaj troszkę zimno. Zaraz widać po apetycie gołębi, że przyszły mrozy. Zobaczymy, bo teraz planuję, też będę pokazywał na filmikach, jakie teraz preparaty i środki będę stosował przy hodowli gołębi. Jak będę przygotowywał do parowania w okresie 14 lutego, w okresie walentynek, planuję parowanie moich gołębi, więc też pokażę, w jaki sposób tutaj przygotowuję moje gołębie do parowania. O, tu może widać naturalna odporność, a nie doczytam stąd. O, dobre bakterie, niszczy grzyby, a stąd nie dam rady przeczytać. Coś, bank krwi. Słychać, coś po drodze jedzie. Także pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki hodowców. Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. Dobry lot. Naprawdę idzie solidny mróz. A tam jakiś, zobaczymy, co tam jeszcze w wolierce. Następny. Ogólnie tu moje gołębie się teraz parują, gonią się na jajka, ponieważ, tak powiem, pierwszy lęk nie wyszedł za dobrze. Troszkę się to niepowodzeniem zakończyło, ale tu mi się podoba w tym gołębniku i że fajnie gołąbki, że następne już to, co najgorsze, za mną. I o, było widać, jaką kupę zrobił. Zobaczcie. Też to dostają. Najlepsza rekomendacja, jaką kupę zrobił tutaj. O, zaraz wam pokażę. Widać, że nic gołąbkom nie brakuje, że są zdrowe. To mnie najbardziej cieszy. A i powoli do przodu.
Pozdrawiam. Dobry lot.